dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, wydmami, pełnymi niebezpieczeństwami, Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games, ostatni odcinek z trybu single fabularnego Battlefield 1, moi drodzy, dzisiaj postawimy sobie maksymalnie na klimat, wczucie i wyjątkowo... Kurwa... Płotka! Roznożem biega się szybciej. A okej, to wezmę różnicę. No. Zróbmy to jak należy. Moi drodzy, ostatni osmański posterunek. Wszystko w celu zdobycia ostatniego szyfru, by przyczynić się do wycofania pociągu z pola bitwy. No i zobaczymy, jak to wygląda. Karabin snajperski jest tłumikiem. To może się okazać bardzo interesujące. No i zobaczmy temacik. Niestety absolutnie nikogo na dachach. Trochę szkoda, myślałem, że zdejmę jakiegoś snajpera. Ale mam pewien niecny plan. Zobaczymy, czy się uda. Mam taką cichą nadzieję. Nie mamy tu żadnego cwaniaczka. Nie. Dobra. Wejdźmy jeszcze wyżej. To mi coś dało. Niestety odnoszę wrażenie, że absolutnie nic. Kurwa. Ale żeby nikogo nie było na widoku? Okej. Tłumik, spoko, nikt mnie nie widział. Nie rozumiem, po co akurat taka poddenerwowana muzyka. Dobra, mam pewien plan. Spokojnie. Dobra, tu nikogo nie ma. Cisza, też nie słyszę żadnych kroków. Dobra, czy mu się zapalił? Niestety nie. Mógłbym użyć różnicy przeciwpancernej na tego bydlaka. Ale to z kolei... zniszczyłoby moją przykrywkę, chociaż odnoszę wrażenie, że ona już dawno została zniszczona. Dobra. Maksymalna flaneczka. Cisza, nie mają żadnych snajperów. Mają jakieś mocniejsze okopy. Wejdę wyżej. Odnoszę wrażenie, że tutaj mam większe pole do popisu dla mojej snajpuni. Ładnie. Dowódca leży. Nie no, bez kitu, no wymarłe miasto. Zrobimy inaczej. No i tu powinna być ich chmara.
prostu nie wierzę. Tyle ich było na terenie poprzednich posterunków. Nie, dobra, to po prostu worki się ułożyły. Leży, ładnie. Okej. Musimy wysłać fałszywą wiadomość. Się obawiam tego zmiotaczem ognia, cholera jasna. Gołąbku. Oż ty, aj! Oż ty w życiu! O cholera, to nie miało tak wyglądać. Jak on się uwolnił w ogóle? Jak nasi go pilnowali? Co jest grane? Widzisz, moja droga, wiadomość została już wysłana. Choć obawiam się, że nie była taka, jakiej byś oczekiwała. Lorenz dobrze mnie traktował. Że aż głupio było uciekać, wiesz? Ale umiejscowienie obozu Lorenza zapamiętałem. A to oznacza, że pociąg to się zna. Dwa razy wysłaliście fałszywe wiadomości. Ale ja jedno z rozkazem do ataku. No to jest 2-1, przegrałeś, ciulu. Bestia podjęła trop, moja droga. I zmiecie z powierzchni ziemi ciebie i tę bandę rebeliantów. Najpierw ognisty deszcz z ciężkich dział. Później oddziały piechoty wyrżną wszystkich niedobitków. Z Arabii umrze dziś w nocy. Elegancko. Szty w życiu. Dalej, Botka! Zdążyliśmy się wymknąć. Po ucieczce Tilkiciego nie mogliśmy tam zostać. Kanawar nie przestanie na nas polować. Nie, nie przestanie. Niech pomyślę. Pociąg przyjeżdża z daleka. Jedzie pociąg z daleka. Zatrzyma się, by nadać nikogo. I wtedy uderzymy. Zgoda. W takim razie zajmę się wartownikami i podłożę ładunki pod tory. A ja zbiorę bojowników. Kiedy wysadzę tory, pociąg będzie w pułapce. Musicie wtedy uderzyć wszystkimi siłami, jakimi możecie. Dobry plan. Tyle, że ludzie mogą się nie zjawić. Odpalisz ładunki i może się okazać, że jesteś zupełnie sama. Możliwe, ale przekonam się, jak już to zrobię. Jasno! Mówi się, że okay. Gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Niech tak będzie. Dobra, odnoszę wrażenie, że tu już mam więcej celów, które mogę zdjąć. Wiesz, cała ekipa. Ale kierowca dalej dzierży działko przednie. Dobra, ja proponuję zmienić temat na rusznicę.
Dobra. Gruby leży. Jedynka. Kolejny leży. O, proszę bardzo. Jak to mogło nie wleźć? No, czasem to są tak durne błędy, że się żygać chce. Dobra, operator moździerza zdjęty. Dobra, jeszcze mam trochę pocisków. Wykorzystajmy je należycie. W jednym miejscu. Stanowczo za długo. Ale spokojnie. Poczekajmy, jak odzyskamy trochę zdrowia. Dobra. Jasna cholera, ktoś wali z moździerza. No, twierdza niełatwa do zdobycia, powiem wam szczerze. Cały czas ostrzeliwują mnie. Jasna cholera. Jasna cholera, myślałem, że chociaż zdejmę tego gościa od CKM-u, no. A kończy mi się wszystko. Dobra. Mam nadzieję, że to był ten od moździerza. Chociaż obawiam się, że niestety nie, tu jest. Dobra, zdjęty. Ale co mi zostało do cholery? Tylko rusznica. A może nawet... aż. A tu mamy skrzynię. Nie o to mi chodziło. Dobra, tam jest koniu. Tu mamy jakieś granaty. Niedobrze. Nie o to mi chodziło. Dobra. Przeciw osmańskim pojazdom pancernym wykorzystywaliśmy często broń wroga. Granaty przeciwpancerne, działa polowe, cokolwiek wpadło nam w ręce. No tak, ale to były trzy podstawowe granaty. Musimy znaleźć coś bardziej odpowiedniego. Tego działa tutaj nie obrócę tak, jakbym chciał. Ale dobra, no mamy rusznicę, także nie ma tragedii. Z niej na pewno zrezygnować nie możemy. Tu niestety nie jestem w stanie w żaden sposób odpalić mojego działa. Dobra. Zobaczymy, czy tu będziemy mieli większe szanse. No proszę. Okej. Niedobrze. Oż ty, w życiu nie wygląda to dobrze. Ja proponuję wyjątkowo zignorować tego typunia. Kurwa, jeszcze więcej granatów, no. Royce, one są w cholerę ciężkie, musisz celować minimum w ten sposób. No.
No. Gdy Zara oczyściła osadę, mogliśmy zastawić pułapkę na nadjeżdżający pociąg. No i wybornie. Rejson, nie za szyb... Oż ty w życiu. Przecież mam murek, no. Okej. Oberwał. Oż ty w życiu. Okej. Główny boss, moi drodzy. Nie ma lipy. Jasna cholera. Dobra, muszę poszukać amunicji. Nie mam granatów, nie mam tu amunicji, ani tu amunicji. No jestem w mega dupie. Ale tu coś mamy, cóż to jest? Cięższe działa? Dobra, teraz faktycznie może się to przydać. Ważne, żeby dobrze wycelować. Ładuj, ładuj, ładuj. Gnoje krusza, niedobrze. Oberwał, ale powinno mu więcej brać, cholera. Z różnicą robiłem mu większe szkody. Dobra, jeszcze raz. Działał. Oberwał, ale nie schodzi mu tego za dużo. Oj, nie, 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 zostaw to! Dobra, jeszcze kilka strzałów z działka. To leży. Niestety. Już niewiele zostało, no. A nie jest to proste, cholera. Dobra, oberwał. Dobra. Przeładujmy. Niewiele mu zostało. Dobra. Kurde, lecą. Ja pierdzielę. Ja tego nie przejdę. Moi drodzy, temat już trochę porachowany. Od działka do działka po prostu przeskakiwać. Znalazłem dodatkowe jeszcze pociski do rusznicy. To się może przydać. Odjechał za bardzo. Zbliżmy się. Tu są jeszcze nasi. Dobra, przycupnę sobie tutaj. Dobra, mam jeszcze dwa pociski. Jezu, ale jest ciężko, jest ciężko. Dobra. Wybuch? Nie, jeszcze mu trochę zostało. Nie, udało się. W końcu. Szty w życiu. Zemsta może być słodka lub gorzka. Jak smakuje twoja, Zaro?
To zależy, czy wolisz wino, czy wódkę. Moja smakuje jak trufle z tofu. I masz rację, trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa, kanał Suezki. Powiedz, znasz się na okrętach? Przez co dostaliśmy kolejne wojny przez cały czas. Kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie. To była nieprawdopodobnie wciągająca, pasjonująca, urzekająca, momentami bardzo wzruszająca przygoda. Cieszę się, że było mi dane wam to nagrać wspólnie, jakby nie było, na linii twórca-odbiorca przeżywać. Jestem zachwycony. To, co mówiłem po pierwszych trzech misjach, do tej pory single był często marnej jakości, takim dodatkiem na przyczepkę do multi. Mam wrażenie, że wracamy troszeczkę klimatem do lat 90., gdzie to single wiódł prym. Cieszę się, że te czasy wróciły. Bardzo dobry pomysł powrotem powiedzmy do starych czasów, starych kart historii. Pierwsza wojna światowa, decyzja na Playground, uważam, doskonała. Dziękuję wam ślicznie, ja się bawiłem świetnie, na poważnie, na rzetelnie, na klimatycznie, na wczucie, na chaotycznie, na roja, na roka, wiecie o co chodzi. Dziękuję, naprawdę świetna zabawa i Battlefield w moim top 10 będzie bardzo, ale to bardzo wysoko. Na taką gierkę czekałem, serdeczna tarcza, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejas. Pewnego dnia to wszystko się zakończy. Ktoś zwycięży w wojnie, która zakończy wszystkie inne wojny. No niestety. Broń zardzewieje. Trawa odrośnie. I nic po tym wszystkim się nie ostanie. Ziemia uleczy wszystkie rany. Tak jak to robiła zawsze. Nas wtedy dawno nie będzie. Lecz może nie zapomną nas. Jeśli historia zapamięta choć jednego z tysiąca, to pamięć o nas nigdy nie pogrąży się w mrokach zapomnienia, o naszych ideałach, zmaganiach i śmierci. Gdy wreszcie ktoś już wygra tę wojnę, nie zapomną o nas. Ale zanim ten czas nadejdzie, nie poddamy się, spoglądając śmierci w oczy. Będziemy wciąż walczyć.